uważasz, że Volkswagen Golf GTI jest za wolny? R-ka powinna przypaść ci do gustu. Żeby nikt źle nie odebrał R-ki, niemiecki producent ubrał ją w stosowny kombinezon. Duże wloty powietrza w przednim zderzaku oraz światła do jazdy dziennej w technologii LED sprawiają, że auto z pewnością nie pomyli się nikomu z wersją GTI. A umieszczone na środku zderzaka dwie końcówki rur wydechowych i duży spoiler nad szybą tłumaczą, dlaczego częściej zobaczymy ten samochód od tyłu. Niestety, największą wadą Golfa R jest cena. Jest on o 31 tysięcy złotych droższy od 210-konnego GTI. Wychodzi ponad 500 zł za każdego dodatkowego konia mechanicznego. Musimy także dopłacić za dwusprzęgłową skrzynię DSG, która kosztuje 8 tysięcy złotych. Od szkód parkingowych Golfa R chronią przednie czujniki oraz asystent parkowania Rear Assist, opierający się na kamerze wysuwającej się spod znaczka marki na tylnej klapie, z której obraz wyświetlany jest na głównym ekranie systemu radiowo-nawigacyjnego. Zakręty? Chętnie. Czym więcej, tym lepiej. Golf R cały czas zachowuje się neutralnie i pozwala pokonywać wiraże znacznie szybciej, niż nam się początkowo wydawało. Poprzednik Golf R32 był wyposażony w 6-cylindrowy żarłoczny silnik, za którym raczej niewielu użytkowników będzie tęskniło. No może z jednym wyjątkiem. Za jego brzmieniem. Teraz pod maską najmocniejszego seryjnego kompaktu z Wolfsburga trafiło 2-litrowe TFSI z Audi S3. W Golfie jednostka z bezpośrednim wtryskiem paliwa rozwija 270 koni i co znacznie ważniejsze, aż 350 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Motor opcjonalnie jest sprzężony ze świetną 6-stopniową dwusprzęgłową przekładnią DSG, która bardzo szybko i płynnie zmienia przełożenie.